Dzień dobry, YouTube, witajcie w kolejnym vlogu. Chyba Was nie zaskoczyłam tym, że jest po raz kolejny vlog, ale jeszcze materiały do organizacji szafy nie są do końca nagrane, a dzisiaj na pewno nie dam rady, bo dopiero co wróciliśmy do domu i muszę robić obiad. Ale zanim zacznę robić obiad, to zapraszam na mini food haul. Wiem, że wiele z Was bardzo lubi takie wątki w moich vlogach. Tak jak powiedziałam, będzie naprawdę mini, bo brakowało nam kilku rzeczy i wstąpiliśmy po drodze z pracy do dansa. Kupiliśmy tak bitą śmietanę, bo będzie nam potrzebna, ale nie do jedzenia, tylko do challenge'u. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy czas pozwoli, jak to wszystko się poukłada, ale jest taki plan, więc przy okazji kupiliśmy. Kupiliśmy również nasz ulubiony sos 1000 wysp Hellmann's, tuńczyk John West i to jest tuńczyk w oleju, bardzo dobry. Gofry, również potrzebne do filmu. Tutaj kupiłam winogrono, nie wiem, z dansa jeszcze nie miałam, zobaczymy, kupowałam zawsze w Tesco. W Tesco jest przepyszne, ale przypuszczam, że będzie ok. Również seedless, czyli bez pestek. Kupiłam małe szparagi, ponieważ mam w planie zrobić muffinki ze szparagami, więc przy okazji zakupów sobie wrzuciłam do koszyka. Takie słodkie baby carrots, fajne, bo sobie je obiorę, wrzucę do pojemnika i będę miała do pracy, a ja uwielbiam marchewkę. Kupiłam również spaghetti z cukinii, nigdy nie robiłam, nigdy nie kupowałam. Nie wiem nawet jak przygotować, ale słuchajcie, poszperam w necie, na pewno jakiś fajny przepis znajdę. No zobaczymy, dam Wam znać, czy mi smakowało, czy mi nie smakowało. Placki z cukinii uwielbiam, więc przypuszczam, że i to spaghetti powinno mi smakować. Kupiłam również proszek bol 2 w 1, bo mój się już kończy. I wstąpiliśmy również do Maxi Zoo i kupiłam Royala Kitten. To jest karma, którą Lili podawaliśmy na samym początku. Później zmieniłam na Aplausa, ale niestety jej nie spasował. Wróciliśmy znowu do Royala, bo mieliśmy problem dostać Oriena. Później kupiłam Oriena i mieszałam z Royalem, żeby ją pomału przestawić. I właśnie jakoś od 4 tygodni już Lili jedzie na Orienie cały czas. Dlatego nie wiem, czy te właśnie problemy skórne i ta sierść nie wynika z tego, że w składzie, w karmie Orien jest bardzo dużo protein. Nie wiem, to są takie moje insynuacje. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada i jak będzie sytuacja wyglądać. Jak na razie, no to już karma jest otwarta. Dzisiaj jej wymieszałam Royala z Orienem. No i czekam na efekty, co się będzie działo. Zredukowałam białko w diecie, także liczę, że będzie ok. A jak nie, to po prostu zabukuję wizytę u weterynarza i pojedziemy. I proszę, jak Wam pokazywałam. Tak, dobra, food haul zaliczony, vlogujemy dalej. Zanim będzie obiad, wpadłam na pomysł, że przygotuję sobie koktajl. Mam tutaj szpinak, jabłko, kiwi i sok naturalny jabłkowy. Koktajl jest przepyszny, słuchajcie, to jest taka bomba. Mega, polecam Wam. Po 10 minutach znalazłam, już myślałam, że nie mam papryki słodkiej, a potrzebuję właśnie do kurczaka, bo robię pitę, ale znalazłam, jest. Wspomniałam Wam na początku, że będę dzisiaj przygotowywać pitę, ale oprócz tego również przygotowuję sobie obiad na jutro. Chciałabym przyjść po pracy jutro, zjeść obiad i od razu zabrać się za nagrywki. Taki jest plan, mam nadzieję, że wszystko się poukłada pomyślnie. W każdym razie szatkowałam czerwoną kapustę, którą teraz już duszę do obiadu na jutro i postanowiłam trochę świeżej czerwonej kapusty dodać właśnie do pity. Mam tutaj miks sałat, czerwoną kapustę, marchewkę i kolendrę. Wiem, że czerwona kapusta dodawana jest w Irlandii do różnych sałat, do miksów. Wydaje mi się również, że miks sałat z czerwoną kapustą jest albo był w Biedronce. Dajcie mi znać w komentarzach, czy właśnie jest miks sałat w Biedronce z czerwoną kapustą. No zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie za twarda ta kapusta, bo kolorystycznie wygląda przepięknie i mam nadzieję, że smakować będzie również wybornie. A w tle oczywiście pralka, bo piorę. Znaczy, ja nastawiłam, pralka pierze. Kupiłam sobie specjalnie przed świętami rzeżuchę, żeby posadzić i gdyby nie moja mama, z którą właśnie rozmawiam na Skype'ie, to bym zapomniała i przypomniała mi, bo mówi do mnie, że dzisiaj też sadziła rzeżuchę na święta wielkanocne, więc ja od razu po rzeżuchę, po płatki kosmetyczne zmoczyłam i posadziłam sobie właśnie w takiej białej miseczce. Mam nadzieję, że mi zejdzie, zresztą w ogóle ja uwielbiam rzeżuchę. Najpierw będzie ładnie wyglądała na stole, a później będzie pyszna do kanapek, ale powiem Wam, że już ją czuć. Ciekawa jestem, co się będzie działo, jak ona zacznie rosnąć. Po prostu w całym mieszkaniu będzie czuć tylko i wyłącznie rzeżuchę. Dajcie mi znać w komentarzach, czy sadzicie rzeżuchę na święta wielkanocne. Jestem bardzo ciekawa, ile osób sadzi, a ile nie. Zobaczymy. Ja skończyłam prasować, rodzice również się rozłączyli, poszli spać, a ja teraz będę... Nie, nie, nie będę chować cichów do szafy. Słuchajcie, odpalam serial.
który tak mnie pochłonął, od 3 dni oglądam, jestem już na 9 odcinku, 9 odcinek 1. sezonu, a mam tutaj na myśli serial, który wy polecaliście nam wcześniej, Nastoletnia Maria Stewart. Po prostu no rewelacja. Ja chodzę spać o 3 nad ranem, w pół do 4. Oglądam bez Dominika, rano wstaję do pracy. Jestem trochę niewyspana, ale nie mogę usnąć cały czas, tylko dobra, jeszcze jeden, jak już obejrzę ten, przypuśćmy, nie wiem, 2 odcinek, dobra, to ten 3 już będzie ostatni. I słuchajcie, oglądam, oglądam, polecam wam naprawdę. Serial jest świetny, dużo akcji, od 1 odcinka coś się dzieje, po prostu dla mnie to jest hicior. A ostatnio zaczęliśmy pomału odczuwać braki seriali, bo okazało się nawet, że The 100 dopiero pojawią się po 20 kwietnia, więc jedyny serial, który teraz nam został i pojawiają się już kolejne odcinki, to jest Upadek Królestwa. No ale to jest jeden odcinek na tydzień. No ale to dopiero po 20 którymś kwietnia. Na razie jest przerwa, właśnie tłumaczę. Także dlatego zaczęliśmy szperać, zaczęłam szperać w tych wszystkich waszych komentarzach. Ja mam mnóstwo screenów w telefonie i pierwszy serial, który wpadł mi, pierwszy komentarz, to była właśnie Nastoletnia Maria Stewart. I odpaliliśmy 3 dni temu i po prostu nie mogę. Słuchajcie, ja najchętniej to bym chciała cały czas oglądać i w pracy, i w domu nic nie robić. No ale się nie da. Ale jest to trochę taka, wiecie, nie fair wobec operatora, bo operator jak grzeczny chłopiec idzie spać, a ja jeszcze siedzę i oglądam, i oglądam, i oglądam. Ale tak samo miałam z Wikingami, tak samo miałam z każdym serialem, który polubiłam, że po prostu nie mogłam się powstrzymać. Namawiałam operatora, siedzieliśmy do 1 nad ranem. A później mi mówisz, co, streścić ci? Tak, Dominik mówi, no dzisiaj mówi do mnie tak, ja mówię, tak, zaraz odpalam serial. A Dominik mówi tak, ale jak, no przecież ja mam zaległości. Ja mówię, dobra, to ja ci streszczę. Ale słuchaj, zanim ty obejrzysz te kilka odcinków, to ja ci to streszczę w 10 minut, a jak czegoś nie będziesz wiedział, to zawsze w trakcie filmu musimy zadać, możesz się Jezek, ja szybko mówię. Zawsze w trakcie filmu musisz się zapytać, a co tu się wydarzyło, więc ja ci nie wiesz, opowiem wszystko. Ale to nie jest to samo. Dobra, dzisiaj już 10 odcinek, nie będziemy wracać. W każdym razie, jeszcze szybki update odnośnie Lili. Jak widzieliście, została wykąpana i muszę wam powiedzieć, że z obserwacji wynika, że mniej się już wgryzuje w tą sierść, także mam nadzieję, że wszystko będzie ok, zobaczymy. Również zredukowałam białko w diecie, nie dostaję już tak dużo ryby, jak dostawała. Kupiliśmy tego Royala, też wam wspominałam, więc mam nadzieję, że wszystko będzie pomyślnie. W każdym razie, dobra, idę odpalać 10 odcinek 1. sezonu, Nastoletnia Maria. A kto ci złożył film? Widok operatora bez sceny. Idę odpalać. A to i tak, ty i tak jesteś zgubiony, to wiesz, ty składasz filmy i oglądasz serial. Strajkuję. Strajkujesz. Dobra, buziaki kochani i do zobaczenia w kolejnym filmie. Najprawdopodobniej to będzie organizacja szafy, także trzymajcie się ciepło, pa! A gem.